Ciei, a już teraz inna propozycja wydawnicza. Mniej znane reprodukcje Zdzisława Beksińskiego znalazły się w nowym albumie zatytułowanym Beksiński 4, którego premiera odbyła się wczoraj w Sanoku. W tym mieście mówi się o nim po prostu mistrz. Dla Zdzisława Beksińskiego sztuka była wielką pasją i przeżyciem. Kreślił nie tylko cmentarne krajobrazy. Świetnie odnajdywał się zarówno w malarstwie, jak i fotografii, rysunku czy formach abstrakcyjnych. Można je zobaczyć także w najnowszym albumie. Tam jest większość obrazów nieznanych, od wielu lat często nie będących w Polsce, a na pewno już nie w Sanoku. O artyście, jego twórczości, przyjaciołach i historiach z życia przypomina też jedyna w świecie stała galeria Zdzisława Beksińskiego w Sanoku. Otworzona niespełna 5 lat temu ekspozycja, licząca około 600 prac, cieszy się ogromną popularnością. Tylko w lipcu odwiedziło ją aż 12 000 osób. Mieliśmy takie sytuacje, gdzie byliśmy na granicy możliwości wpuszczania do zamku. Mieliśmy taką sytuację, że z braku tlenu już w pomieszczeniach jedna pani zaczęła nam tracić przytomność, więc bardzo się cieszymy oczywiście tą obfitością widzów. Jeszcze bardziej byśmy się cieszyli, gdyby to było rozłożone na cały rok. Dziś na popularność Zdzisława Beksińskiego składa się wiele czynników. Coraz więcej miast chce też pokazywać u siebie dzieła pochodzącego z Sanoka artysty. Po pierwsze, że ta sztuka powstała, egzystuje wśród nas, że jest takie muzeum jak tutaj w Sanoku, które może odwiedzić 1000 ludzi, że powstają filmy, że są wydawane książki. Ten album to ostatni, 4. tom zamykający serię publikacji o Beksińskim. Wydawnictwo Bosch dotychczas wydało 9 książek poświęconych artyście, w tym opowiadania i albumy z jego fotografiami, grafikami i rysunkami.